Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, niewidzialna wycieraczka od LRC. Tak jak zauważyłeś, szybka, grubo wyciągnięta, raczej usunąłem praktycznie wszystko, co jest możliwe, oprócz totalnych grubasów, naprawdę takich, które się nadają pod papier, ale tego nie będę robił, nie ma sensu, nie jest to, o, wróć, nie jest to przód, przednia szyba, tutaj ktoś z tyłu się nad nią pastwił, kurczę, strasznie, naprawdę nie wiem, co tutaj było robione z tą szybą, ale nie o to chodzi. Teraz tak, na sam koniec, znaczy IPA już tu była, wskoczy jeszcze mój ulubiony odtłuszczacz, żeby mieć pewność, że szyba będzie na maksa jałowa. Przetrę tylko, bez pyłówka. Idealnie, gładziuteńka, aż miło. Zaraz jeszcze przedmucham sprężonym powietrzem, żeby mieć pewność, że tu nic nie będzie siedzieć i przejdziemy do aplikacji. Nie widziałem, znaczy do aplikacji, najpierw przeczytam, co jest 5 tak naprawdę z tą niewidzialną wycieraczką, bo to nie będzie takie proste, jak się wydaje, bo jak się zagłębiłem, jeżeli chodzi o tę wycieraczkę, no to jest grubsza sprawa. Dobra, ok, i jeszcze jedna. Ta grubsza, nowiuteńka, żeby zebrać jeszcze, mieć pewność, że nic tutaj nie zostanie, kompletnie nic, żeby nie było później żadnych widzimisię i tym podobnych klimatów, że coś poszło nie tak. Pomimo, że akcja jest w garażu, a w garażu mam no niestety 11 stopni, więc cudów nie ma, ale wyjałowiona, kurczę, opór, stawiasz szyba na maksa. Dobra. Ojejku, maksymalny opór, dobra, teraz tak. Sprężone powietrze, wybacz. Na momencik muszę skoczyć tylko po strzelbę. No ciekawy jestem, jak się to będzie aplikować, bo tu jest jakiś aktywator. Za chwilę przeczytam całą instrukcję obsługi. Jeszcze raz muszę odpuścić, bo ponownie mi się wycieraczka, kurczę, zamknęła. Nie, zamknęła. No tak. Spadła, więc jeszcze raz, żeby była pewność. Także odtłuszczone będzie na maksa. Ok. I teraz dmuchanko. Jak to zabrzmiało? Ok, tu jeszcze troszeczkę. I gitara. Dobra, teraz tak, to odkładam, to nie jest mi potrzebne. To też spluwę odłożę. Ok. I teraz tak, co do samej aplikacji produktu, momencik. Słuchaj, mam tu instrukcję, ostrożnie, instrukcję obsługi, można powiedzieć, jak
I teraz uwaga, usiądź, zapnij pasy. Dla profesjonalisty. Naprawdę, tak jest napisane. Dla profesjonalisty. Więc to nie dla mnie, ale przeczytam. Użyj WSR do usunięcia osadów wapiennych z szyby, następnie IPA, wiadomo, aplikator. Aplikuj aktywator, który następnie dokładnie zetrzyj fibrą. Nałóż NWO i susz najlepiej promiennikiem do wyschnięcia kilka minut. Czyli aplikacja i do wyschnięcia, do wysuszenia promiennikiem, jeżeli jesteś profesjonalistą. Zetrzyj nadmiar i powtórz czynność, dobrze wygrzewając, aby odparować wszystkie rozpuszczalniki. Po wyschnięciu wytrzyj dokładnie szybę i gotowe. Teraz tak, jak to zrobić samemu w domu? Też jest napisane, żeby nie było. Jeśli nie mamy preparatu typu WSR od kamienia, to myjemy szyby bardzo dokładnie płynem do szyb. No, oczywiście, zgadzam się, pięknie idzie. Następnie alkoholem, tutaj jeżeli nie mamy IPY, to możemy czystą wódką. Kto nie ma teraz IPY? Dokładnie przecieramy. Warto przygotować kilka mikrofibr, nakładamy aplikatorkiem aktywator i zacieramy. Robimy to dokładnie. Następnie nakładamy, czyli przechodzimy do aktywatora. Tak to wygląda, zaraz Ci pokażę. Czarna gąbeczka. Tę użyję do niewidzialnej wycieraczki, bo jest fajna, mięciutka. Tu mam teraz tak, to jest aktywator, tak jak widać. Aktywator, stawiam tu. Tu mamy zawodnika, który będzie nam chronił szybę. I kolejna gąbeczka, twarda. I tutaj do tego użyję właśnie, do aktywatora tej czerwonej. I tak jak było napisane, aktywator, wiesz co, zrobimy inaczej. Ja sobie przybliżę tutaj aparat na szybę. Tak, żebyś mógł to dokładnie widzieć i będziesz mnie tylko słyszał, stety. Także słyszymy się za chwilę. No dobrze, słuchaj. Widzę, że będziesz widział odbicie lampy, ale to nic. Zaraz Ci pokażę, jaki mam fajny, może fajny, niefajny uchwyt na lampę, widzisz? Służy mi tylko i wyłącznie właśnie do nakładania niewidzialnych wycieraczek. Zawsze tutaj wieszam i atakuję szyby. Bardzo dobrze mi doświetla. Zresztą, tak jak widzisz, wszelkie niedociągnięcia będę widział. Tutaj sobie odwrócę monitor. No dobra, słuchaj, lecimy z aktywatorem. Tak skurczybyk wygląda. Wiesz co, ja to troszeczkę ściemnię, bo będziesz miał za jasno. O, może tak? Dokładnie. Ciekawy jestem, jak to się będzie... Wow. Nie wchłania się nawet tak za bardzo. Oj, kapnęło na auto. Tragicznie się go przedostaje na ten. Muszę to wytrzeć, słuchaj, wybacz, z lakieru. Nie wiem, jak się zachowa. Lipa. Przeniesienie z aktywatora na gąbkę jest po prostu tragiczne. W ogóle tu się gdzieś bokiem jakby wylewało. Masakra. Czyli muszę... Nie no. Wiesz co? Gąbka go w ogóle nie chłonie. Zacznijmy od tego. Dziwnie. Dobra, to będę robił tak. Pyk. Dobra. Nie, no tutaj akurat rewelacji nie mam. Mnie się to nie spodobało. I lecę, aktywacja. Halo, opór. Gąbka musi być dobrze nasączona. W innym przypadku będzie stawiać opór. Wow, no strasznie stawia. Aktywator ciężko się nakłada. Tam, gdzie nie ma szyby, czyli muszę tak jak wosk. Czyli z tymi ruchami. Szybko wysycha. Ojej. Dziwnie. Jakoś tak nietypowo. Dam go bardzo dużo, tego aktywatora, żeby nasączyć solidnie gąbeczkę. O, teraz tak. Musi być bardzo dużo tego aktywatora. Musi zalać gąbkę na maksa. I teraz tak, teraz idzie idealnie. Zrobimy najpierw połowę szyby i mam go, jak tam było napisane, zatrzeć. I tak też zrobię. Nie żałowałem materiału. Czekaj. O. Dobra. I lecimy teraz z mikrofibrą. Pyk, czerwona. I zacieram. Masakra jakaś.
Możliwe, że za dużo, nie wiem. Całkiem możliwe. Może temperatura też nieodpowiednia, nie wiem. Ale jak na razie idzie to strasznie. Okropnie. Beznadziejnie. A nie, dociera się już, przepraszam. Ale tak czy tak, aktywator widzę, że najlepiej jakby była nowa mikrofibra, bo wyrywa włoski. Jak się kończy, wyciąga je na maksa. No, tragedia. Ojejku. Trochę się namacham, ale nic, dam radę. Człowiek nie jest taki, żeby nie pomachał. Tak, aktywator zdecydowanie tutaj nowej mikrofibry. I zaraz to właśnie robię. Daj mi chwilę. Coś czuję, że będzie upierdliwa ta niewidzialna wycieraczka. A właśnie, zresztą, niewidzialną... O kurde, jaki opór. Masakra. No tragedia. Daj spokój, ojejku. Jak się kończy ten aktywator, no to opór jest tak solidny na tej szybie. Robi taką... Ten aktywator tak jakby... Ta szyba była po nim tępa strasznie. Niewidzialną wycieraczkę dostałem od kolegi z forum Kosmetyka Out. Serdecznie Ci kolego dziękuję. Oddał mi ją, bo mówi, że miał z nią problemy i chciałby, żebym ja ją sobie sprawdził, czy rzeczywiście ten produkt jest tak upierdliwy. Na dzień dobry, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi i to, co teraz się tutaj dzieje, no to rzeczywiście rewelacji nie ma. Udało mi się go dotrzeć. Tak, ok. Tę stronę szyby mamy z bańki. Przejdziemy teraz do drugiej strony. I teraz tak, ponownie sobie tutaj strasznie się aplikuje z tych butelek. Wiesz co, leci tak po gwincie. Niefajnie. To jest żenada, naprawdę. Przenoszenie tego aktywatora na gąbeczkę jest tragiczne. O, ale jak nasączyłem ją solidnie, czyli trzeba ją nasączyć caluteńką. O, szybko się kończy ten aktywator. Jeszcze. Bardzo dużo tego aktywatora trzeba. W innym przypadku jest mega opór. Ok. Dobra. O, teraz tak. Jak nasączyłem solidnie, teraz jest idealnie. Musi być naprawdę go bardzo dużo. Dobrze. Ok, no zobaczymy teraz, jak będzie się docierać nową mikrofibrą. Teraz tak, tu zakręcam już pojemnik z aktywatorem i biorę nową mikrofibrę. I docieram. Tak jak było napisane, dotrzeć aktywator, więc to robię. To nie jest to łatwe. Zaraz zobaczymy, czy będzie stawiać tam opór tak jak na tamtej stronie. Tu go jeszcze widzę, tu go przeniosę, ok. Nie, no z tej strony jakoś gładko poszło. Myślę, że to była wina mikrofibry, że miała te włoski właśnie. O nie, już jest opór. Jak już odwrócę mikrofibrę, gdzie nie ma produktu na mikrofibrze, jest mega opór. Ale możliwe, że o to chodzi, żeby wyjałowić całkowicie szybę. Więc płakał tutaj nie będę. Nie jest źle, no. Dramatu nie ma, ale opór jest znaczny. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie zostawić syfu jakiegoś po tym aktywatorze. Dobra, ja się teraz przyjrzę, jak to wygląda. Tu coś widzę. Momencik, wezmę latarę. Latarenka. Jak to było? Bajka o pałacyku i latarence, tak? Pałacyk i latarenka. Tu jeszcze, nie no, masakra, kurczę. Bez latary nie podchodź w ogóle. Dobra. Tu ok. Teraz jeszcze z tej strony. No ok, dobra. Ok, tu mamy. Gitarka. Ok, i teraz tak, kolejny punkt. Mikrofibra do wyrzucenia po tym aktywatorze. Zrobić samemu. Teraz tak, nakładamy aplikatorem aktywator i zacieramy. Robimy to dokładnie. Postarałem się, żeby było dokładnie. Nakładamy pierwszą warstwę tak, aby NW pokryła całą powierzchnię szyby. Dobra, ok.
to za chwilę się widzimy, albo nie, wiesz co, inaczej. Jeszcze rzucę okiem, jeżeli chodzi o ten aktywator tutaj przylat. Nie, no wszystko gra, nie ma tematu. Nie będę kombinował, przecież kurde. No dobra, biorę niewidzialną wycieraczkę. Tu jest ustawione elegancko, dobrze. I tutaj też nasączę tak, żeby... O, ładnie. Tu już lepiej, ta gąbka lepiej przyjmuje. Ta czerwona to jest tragedia jakaś. Ta mięciutka fajnie przyjmuje płyn. Tu jest ok. Dobra. Ok. No i co? No i lecę. Wycieraczka będzie tutaj wyznacznikiem, do którego momentu aplikowałem NW. Nie no, tutaj to się kładzie bajecznie. Kurde. Przesadziłem i to na maksa. Zapach? No nie fajny. Męczący zapach, ale zobacz, jak za grubo jej dałem. Ojej, przesadziłem i to znacznie. Ale nic. Zobaczymy. Znacznie przesadziłem, kurde. Może być tak, że przez to będzie się źle docierać. Okej. No, pokrywa całą powierzchnię? Pokrywa. Nie ma tematu. Okej, skrapla się już ładnie. Dobra, krzyżowo jedziemy. Nie, aplikuje się ją bardzo fajnie. Aktywator średnio mi się podobało. Ale tutaj sama niewidzialna wycieraczka bomba. Naprawdę fajnie. Bez problemu. Smród niesamowity. Bez dwóch zdań. Dobra, okej. Tu mamy już. To odkładam. I teraz tak. Po aplikacji... używając na przykład suszarkę do włosów, przez kilkanaście minut suszymy powierzchnię i ścieramy dokładnie w kierunku góra-dół. I znowu suszymy. Ja pierdzielę. Czyli muszę to wysuszyć. Dokładnie. No to suszymy! Pokażę ci, jak to wygląda zresztą. Pod lampą. Poczekaj. Zobacz. Takie mazy wychodzą. Tu ją suszę, tu też. Suszarka warsztatowa. No dobra, nie będę cię męczył z rąsi, nie ma sensu. Dobra, przetrę sobie. No, ciągnie się. Przetrę sobie. I znowu suszonko. O Jezu, jakaś makabra. Co to jest? Chyba powinienem ją dotrzeć od razu, a później suszyć. Nie, no obłęd. No, chyba źle zrozumiałem instrukcję. Spójrz na to. Obłęd. Tłuścioch. Zaraz wezmę mikrofibrę. Zobaczymy, jak to będzie schodzić. Ojejku. Obłęd. Tragedia. O! Ile siły trzeba. Nie no, dramat. Nie wiem. Możliwe, że ja źle zrozumiałem instrukcję obsługi tej wycieraczki. Ojejku, dotrzeć to, wiesz co, z gorszą niewidzialną wycieraczką nie pracowałem jeszcze. Obłęd. Następną aplikację postaram się położyć i od razu dotrzeć. Możliwe, że jest za dużo, niepotrzebnie suszyłem. Jakaś makabra. Oja, no będzie gruba walka. I widzę, że niektóre miejsca zostaną już. Tu trzeba będzie się postarać. Nie, no to w ogóle nie ma sensu rycie tego. Ojejku. Obłęd. Ale się wkopałem. O ja pierdzielę. Dobrze, że to położyłem na tył, Mańku. Obłęd. Nie no, dotrzeć to dotrę. Ale to, co się namacham, to moje. Nie, mam dosyć. Co ty, zaraz ci pokażę. Używam znacznej siły, czyli na maksa. I zobacz, w niektórych miejscach schodzi. Spójrz, co jest grane. Niektórych nie schodzi.
Teraz wezmę mikrofibrę, pokażę Ci, jak to wygląda. Zobaczę. Może jeszcze podsuszę i wtedy właśnie. Zobaczymy, bo tak było napisane. Dotrzeć, podsuszyć i docierać. Zobaczymy, może tu o to chodzi. Oczywiście nie skreślamy produktu. Nie skreślamy produktu, suszymy. Okej. Odwracam, słuchaj, mikrofibrę. Dobra, wiesz co, jest 13 minut. Z tego, co... Jak śledzisz mój kanał, to wiesz, że mój aparat maksymalnie nagrywa 20, więc jak się wyłączy... Ojej, masakra. No schodzi, schodzi to. Wiesz co, myślę, że po prostu trzeba docierać i podgrzewać na maksa. Chyba zaraz wezmę opalarkę. No schodzi powoli, czyli grzejemy i docieramy. Słuchaj, no tak czy owak upierdliwa, niewidzialna wycieraczka na maksa. Chyba, że ja nią źle zrozumiałem instrukcję obsługi tego produktu. Nie no, kurczę, niektórych mazów nie jestem w stanie wytrzeć. Nie no, nie ma sensu. Masakra. Zaraz Ci pokażę, co zostało. Spójrz. Takie cuda, takie kwiaty zostają. Patrz. Makabra, co? Spróbujemy inaczej. Jeszcze raz biorę i... Warto przygotować kilka mikrofil. Dobra, nakładamy aplikatorem aktywator. Dobrze, i zacieramy. Robimy to dokładnie. Następnie nakładamy pierwszą warstwę tak, aby pokryła całą powierzchnię. No i dobra, no jest. Używając na przykład suszarkę do włosów, przez kilkanaście minut suszymy powierzchnię i ścieramy dokładnie. Powtarzamy zabieg rozprowadzania dokładnie na szybie, robiąc to krzyżowo. Kończąc w kierunku góry-dół. Znowu suszymy, tym razem dłużej. Możemy również zostawić na całą noc, aż samo wyschnie. Następnie polerujemy szybę fibrą, tak aby została czysta i gładka. Kurczę, czyli to potrzebuje mnóstwo suszenia. Okej, słuchaj. No to co? No to ja suszę. Tak. No dobra. Odwracam mikrofibrę i lecę znowu, ponownie. Nie no, nie ma szans. No to co zostało, to zostało. No. Ja pierdziele, jaki beton. Albo ze mnie, albo z tej nano wycieraczki, z niewidzialnej wycieraczki. Ale pewnie ze mnie jest beton, kurczę. Nie no, nie potrafię tego dotrzeć, nie ma opcji. Aplikuję jeszcze raz i od razu docieram. To w ogóle... Teraz się marzy, czyli trzeba produktu trochę zarzucić. Szybko wysycha. Ta niewidzialna wycieraczka. Naprawdę bardzo szybko. Więc uzupełniam aplikator i lecę ponownie, zbierając od razu, bo ja nie jestem w stanie tego dotrzeć. Nie umiem. Możliwe, że słuchaj, odpuszczę sobie w ogóle tą niewidzialną wycieraczkę. No odparowuję w oczach po prostu. Za szybko moim zdaniem. Jakaś masakra. Zobaczymy teraz, co będzie, jak wezmę i od razu dotrę. Mikrofibra i ogień! I odwracam, i ogień. No trochę lepiej, nawet zdecydowanie lepiej. Tylko ciekawe, czy... O, teraz tak, teraz jak ją docieram od razu, jest idealnie. Zebrałem ten stary syf. O tak. O kurde, nie, no jest masakra z tą wycieraczką. Ale od razu, jak dotarłem, jest bajeczka. Znaczy bajeczka, no namęczyć się trzeba, to nie jest tak, że... Tu się nawet tymi mazami nie przejmuję, widzisz je? Widzisz tu, nie? Bo jak będę aplikował następną stronę, to... zajadę i uzupełnię kolejną warstwą. Słuchaj, więc tak, no... Aplikacja i docieranie jest ok, powiedzmy, no. Tutaj się całkiem nieźle spisała.
Jeżeli chodzi tak, jak jest w instrukcji, no ja nie potrafiłem tego dotrzeć. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, tak jak widzisz teraz, dotarłem, bajka. Możliwe, że to będzie miało wpływ na trwałość wycieraczki, na samooczyszczanie się szyby. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ale nie potrafiłem dotrzeć szyby tak, jak jest w instrukcji napisane, żeby suszyć i docierać. No nie mam, nie miałem szans, no nie udało mi się. No teraz jest spoko. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Słuchaj. Niech odwrócę sobie monitor. Pyk. Okej. O, tak, w ten sposób. Dobra. No to co, uzupełniam ponownie niewidzialną wycieraczką. Zarzucam. I tak jak w instrukcji, postaram się dosuszyć po prostu i tyle. I zobaczymy, czy tutaj będzie ponownie to samo. Bardzo szybko wysycha. No po prostu masakra. W oczach schnie. Skurkowana. Dobra. Ok. Jeszcze raz. Góra, dół, żeby była pewność pełnego pokrycia. Nie no, tak to się ją fajnie aplikuje. Kurde, no naprawdę. Tylko, że to docieranie. O, zobacz, jak odparowuje szybciutko. Spójrz. A w garażu nie jest jakoś cudownie gorąco. 11 stopni chyba z tego, co mówiłem. Dobra, biorę suszarę, słuchaj. I suszymy się za chwilę. No dobra, prawie 2 minuty osuszania. Teraz tak. Mikrofibra. Suszareczka i lecę. Nie no, obłęd. Widzisz to, nie? Nie, nie widzisz tego. Zobacz, przetarłem mikrofibrą, co się dzieje. Spójrz. Jakaś makabra. Odwieszę suszarę. Zobacz, spójrz na to. Tu jest tak. I się marzy fraca. Dotarcie tego, to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Dobra, zaraz wezmę nową mikrofibrę. No, tu już trochę lepiej, ale... Nie, no ona jak wyschnie, to jest masakra. Najlepiej jak jest jeszcze tłuściutka. Ojejku, obłęd. Jakiś ogień. O! Nie no, męka. Naprawdę to jest jakaś tragedia. Biorę nową mikrofibrę. Zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. No jest lepiej. Ojejku. Tę stronę postaram się dotrzeć do zera. I chyba zostawię i zobaczymy, jaka będzie różnica. Chyba, że mi się nie uda, to uzupełnię tak jak ta. I szybko dotrę. Na noc zostawiał nie będę. Najwyżej dosuszę. I będę docierał, aż mi ręka odpadnie. Kurde, aż nie będę miał sił, no. Ojejko, no tutaj zostaje cały czas to. Brrr. Dobra, suszę. Suszę, później wrócę mikrofibrę i będę próbował dalej. Okej. Okay. Odwrócę mikrofibrę i lecę dalej z bałaganem. Zobaczymy, co się wydarzy, czy cokolwiek się ruszy. Tutaj mi zostało trochę. Nie, tego nie dotrę już. Tutaj są miejsca, których w ogóle nie ruszę. No nie ma szans. O kurde! Mocy. O! Obłęd, słuchaj. To jest coś niebywałego. O. Nie no, kurde. Obłęd. Nie mogę dotrzeć jednego miejsca, ale spokojnie. Zobaczymy. Może jeszcze potrzebuję dosuszenia. Odwracam mikrofibrę. Może się uzupełniła i też dlatego tak jest. Ojejku. Dobra, to widzę, że powoli znika, ale docieranie to jest jakaś masakra. Dobra, suszę dalej. No dobrze, ponownie pozwoliłem zdrowo wysuszyć. Mam nadzieję, że to pomoże. I docieram. No nie, tego już chyba nie ruszę.
O, tu jeszcze zeszło. Tu schodzi, tutaj u góry widzę zostało, ale tutaj dotrę. Dobra, tu ładnie poszło. Okej. Okay. No nie, no są tutaj mazy, których nie ruszę. Widzę, że już nie ma szans. Tak wyschły, że nie ma opcji. Wezmę latarkę inspekcyjną. Ojeju. Nie no, masakra. Zaraz ci pokażę. Spójrz na to. Zobacz, co się dzieje. Tu jest ok, jeszcze jakoś poszło. Nie wiem dlaczego. O, tu jakieś mazy. Tutaj to jest ogień w ogóle, widzisz? Spójrz tu. Obłęd, co? I ja tego nie potrafię dotrzeć. Nie umiem. Nie umiem pracować tym produktem. Może za krótko suszyłem. Nie mam pojęcia. I ponownie, słuchaj, ta sama akcja, czyli aplikacja i docieranie, i to będzie chyba najlepsze, co mogę zrobić, bo inaczej nie potrafię. No nie umiem. Nie umiem pracować tym produktem. Z tego, co zauważyłem też, słuchaj, tej wycieraczki rzeczywiście nie trzeba dużo. Ona jest mega wydajna, skurkowana. Fakt, że jak się nie nasączy tego aplikatora konkretnie, to podwija się. Tak, kurczę, łapie, o, widzisz? Dlatego lepiej, o, takimi ruchami, żeby rozprowadzić. Krótkimi. Dobra, rozprowadzenie. Cyk, tutaj gdzie było tego najwięcej tych mazów. I od razu mikrofibra i ogień. Nie będę nawet czekał. O kurde. O, i teraz tak, teraz to tak. Teraz elegancko. Okej. No i teraz super, jak zaaplikowałem i od razu docieram, jest bajka. Tylko nie wiem, czy ta niewidzialna wycieraczka będzie się trzymać na tej szybie, nie mam pojęcia. Sposób użycia tego produktu mówi co innego, żeby właśnie robić z suszarką, czyli aplikacja, wysuszyć i docierać. Co dla mnie jest mordęgą, po prostu jakieś nieporozumienie. Aplikacja i dotarcie? Spoko. W granicach takiego... w granicach normy, o. Nie jest to softcik. Do softa to tu jest daleka droga, naprawdę daleka. Jeżeli chodzi o docieranie, aplikację, tam przy softcie to wiadomo, aplikujemy, zostawiamy i później docieramy jak dobrej jakości wosk. Tutaj niestety produkt jest wymagający. Śliskość? No jest, poprawiła się. No dobra. Teraz tak. Latara i patrzymy, czy nie zostały gdzieś smugi. To jest ważne. Lecimy. No niby nie. Niby jest ok. Ja sobie jeszcze raz rzucę tutaj okiem. Tu coś zostało. Kurde. Tu coś widzę. Tak. No tu zostało jednak. Nie no, wymagająca. Wymagająca niewidzialna wycieraczka. Naprawdę. Tu nie ma półśrodków. Tu się musisz przyłożyć. Szybę dokładnie obbadać. Czy nie zostają gdzieś jakieś dziadostwa. Okej, tu jeszcze trochę. Widzę. Okej. Oczywiście kroplingu dzisiaj nie zobaczymy. Poczekam 24 godziny. Tyle auto też będzie stało właśnie, żeby powłoka się, powłoka, niewidzialna wycieraczka usiadła. O ile się przyjmie, bo jak wiadomo, pierwsza aplikacja... Dobra, a zresztą, co ja będę teraz mówił? Za chwilę się zobaczymy i kilka słów ode mnie, jak ja widzę ten produkt. No dobra, jestem po zabawie tym produktem. Cóż mogę powiedzieć? No ciężka sprawa. Naprawdę ciężka sprawa. Myślałem, że pójdzie to łatwiej. Jeszcze raz biorę instrukcję, czyli sposób aplikacji, no i tu jest no, napisane. Nakładamy aplikatorem aktywator, to zrobiłem i zacieramy. I teraz tak, co do aplikatora, do aktywatora. Ta gąbeczka go w ogóle nie przyjmuje czerwona, ta twarda jest taka trochę beznadziejna, bym nawet powiedział. Rozprowadzenie produktu spoko, jak już dobrze nasączysz ten gąbeczkę, spoko. Dotarcie też nie jest złe. Znika fajnie, później jest mega opór. Później jest mega opór, bo szyba jest na mega tempo.
Czyli tak jakby wyjaławiał, doczyszczał tą szybę, moim zdaniem. Tutaj okej, okay, ale aplikacja samej, kurczę, tej niewidzialnej wycieraczki, no nakładamy, następnie nakładamy pierwszą warstwą tak, aby pokryła, czyli niewidzialna wycieraczka, aby pokryła całą powierzchnię szyby. No, starałem się pokryć, okej, okay, była pokryta cała szyby. I teraz tak, suszarkę do włosów używamy, przez kilkanaście minut suszymy powierzchnię. Kilkanaście, no jak suszyłem? Kilkanaście minut, czyli musi być mega wysuszona. Może tu jest problem, ale kurczę, no upierdliwe. Upierdliwy produkt z tego względu, że nawet jak wysuszyłem na maksa, były miejsca, gdzie w ogóle nie potrafiłem tego dotrzeć. Używałem znacznej siły. Także no tutaj szału nie ma. I kolego z forum Kosmetyka Out, nie pamiętam nazwy użytkownika, wybacz. Ale chyba podzielam twoje zdanie, że no jest upierdliwy produkt. I teraz tak, najfajniej docierało mi się, jak zaaplikowałem i od razu dotarłem. Bajka. Wtedy naprawdę rewelacja. Jest opór, też trzeba się namachać, ale jest do obrobienia. I teraz tak, nie wiem, czy ta właśnie niewidzialna wycieraczka tym sposobem się przyjmie. Nie mam pojęcia. Jeżeli się nie przyjmie, to oznacza, że źle zaaplikowałem prawdopodobnie. I rzeczywiście trzeba odczekać może całą noc, żeby wyschła, żeby te kilkanaście minut rzeczywiście trzeba suszyć. Tak czy tak, jak dla mnie, produkt upierdliwy. Mega upierdliwy, kurczę, no nie ma przyjemności pracy tym produktem. Tak się zastanawiam, czy sobie za chwilę nie doczyszczę bocznej szyby i nie zostawię jej na noc. I zobaczymy, jak przyjdę rano i postaram się ją dotrzeć. I tak chyba zrobię, słuchaj. Przygotuję sobie boczną szybę. Dzisiaj mamy... Jest 13.56, 31 października, tak jak widać. Więc co, na chwilę obecną dziękuję bardzo, zapraszam do dalszej części filmu. Pokażę ci aplikację na bocznej szybie i po tym też kilka słów i przejdziemy chyba do kroplingu później, jak zachowuje się szyba po moim zdaniem już po 24 godzinach, gdzie prawdopodobnie ta niewidzialna wycieraczka już sobie zdrowo usiądzie. Mamy poranek, 7.24, niedziela, święto zmarłych. I spójrz, jak wygląda szyba. Tłuścioch. Jeszcze tego nie dotykałem, nie wiem co jest grane. Pod paluchem tłuścioch. Tu nie do końca odparowało. Ok, no pogoda. Temperatura, poczekaj. Tutaj szybkę spójrz, elegancko to wygląda. Zero smug. Całkiem przyjemnie, widać, że ta szyba dostała mocy i teraz tak, patrzę na temperaturę w garażu, 10 stopni, słuchaj. Odstawiam aparat, biorę mikrofibrę i będę chciał to dotrzeć, momencik, daj mi chwilę. Jeszcze sobie łyknę kawusi, żeby nie było, bo po śniadanku u dziadzi to jest priorytet. Musi być z rana kawusia. No co, próbuję zebrać. No co, no idealnie. Spójrz. Idealnie. Widzisz to? Super. Nie no, bajka. Czyli wychodzi na to, że
najlepiej zostawić na noc. Idealnie, naprawdę ekstra. Jestem pod wrażeniem. Zobacz. Zero jakiejkolwiek smugi. No dobra. Myślę, że czas podsumować produkt. Zresztą na tej szybie od razu sprawdzimy cropping. Ło, pięknie. Miazga. Tak naprawdę... No jest ogień. Super. Zjazd obłędny. Proszę bardzo. Rewelacja. No dobra, trzeba to szybciutko jakoś podsumować. Trzeba. Nie trzeba. Chcę podsumować ten produkt. Jeżeli chodzi o niewidzialną wycieraczkę od RRC. Tak jak widziałeś, zabawy pod tytułem aplikacja, grzanie, wygrzewanie. Moim zdaniem nie mają sensu. To tak jakbym ją za szybko się wygrzała i ona jakby nie odparowała. Albo za krótko, nie wiem. Opór maksymalny, jeżeli chodzi o docieranie. Ale tak jak zauważyłeś, jak położyłem na bocznej szybie i zostawiłem na noc. Bajka. Naprawdę, zebrało się fantastycznie. Został tłusty nalot, który zebrałem. I teraz tak, osobiście, jeżeli chodzi o mnie, to właśnie tak bym robił. Aplikacja na autko, patrzę tutaj, bo właśnie Maniek z tej strony teraz stoi. Aplikacja na szybę, na auto, na szybę i zostawiasz na noc. Przychodzisz rano, docierasz po wszystkim. Bajka. Naprawdę rewelacja. I tu, w tym momencie, tak jak mówiłem wcześniej w filmie, że mega problemowy produkt, zmieniam zdanie. W sumie to, jakby nie te aplikatorki dziwne, to od razu je odrzuć. Odrzuć je i weź sobie klasyczne te do powłoki. Będzie zdecydowanie łatwiej. Te aplikatorki jakoś, no, raczej... Ten czarny jeszcze jak ci mogę, czerwony jakiś jest dziwny, nie przyjmuje tego aktywatora. Może powinno być odwrotnie, czerwony dla niewidzialnej wycieraczki, a czarny dla aktywatora. Możliwe. I teraz tak, i tak właśnie jak mówiłem wcześniej, no bezproblemowo. Aplikujesz na szybę i zostawiasz na noc i zapominasz. I po wszystkim. Chyba, że można też tak zrobić właśnie, że aplikujesz tak jak ja, docierasz, to co zostało, no niestety zostało i ponownie aplikujesz i zostawiasz na noc. Przychodzisz rano, docierasz i bajka. I po wszystkim. Także wbrew pozorom jestem miło zaskoczony, naprawdę. Super. Są niewidzialne, znaczy niewidzialne wycieraczki. Podobnie jest K2. Ona się marzy strasznie. Zostaw ją na noc. Zostaw ją na noc, przyjdź na drugi dzień, dotrzyj, a jak nie, to jeszcze popraw IPą. Nawet w stężeniu 50/50. Pół na pół. I zbierzesz. Tutaj nie, spoko, spoko. Teraz tylko kwestia, jak długo posiedzi na tylnej szybie. No to żaden wyznacznik, można powiedzieć. I jeszcze jedna kwestia. Na tylnej szybie w sumie zrobiłem aplikuj i dotrzyj, więc nie wiadomo, jak produkt się przyjmie. Czy ten test, można powiedzieć, trwałości na tylnej szybie, to też jest no grubym i niśmi szyte, bo wiadomo, na czołówce to na czołówce. Inaczej uderza ten brud, inaczej to wygląda niż na tylnej, chociaż na tylnej też zawija się tam pięknie. No zobaczymy, jak długo posiedzi, jak przetrwa zimę, a myślę, że przetrwa. Myślę, że przetrwa, patrząc na szybki cropping. Teraz na tej bocznej szybie, co zarzuciłem, rewelacja. Zrzut fenomenalny, krople piękne, naprawdę. Na czołówce myślę, że będzie robić mega robotę i kiedyś, znaczy nie, kiedyś postaram się, nie postaram się, bo będę chciał oddać ten produkt, bo dostałem go za darmo, więc puszczę go dalej. I pierwsza osoba, która wpisze... Co wpisze? Co wpisze? Wycieraczka niewidzialna, ale drukowanymi literami. Zgarnia dwa produkty. Włącznie, przepraszam, włącznie z aplikatorkami. Cały zestaw jest tego grubo, tutaj wystarczy na naście szyb. Także ten zestawik leci do ciebie, jeżeli wpiszesz to, co powiedziałem wcześniej. No dobra, pozostało mi... Raczej, no tak, no co, pozostało mi zaprosić Ciebie do dalszej części filmu, gdzie pokażę cropling na tylnej szybie po 24 godzinach. I tak jak mówiłem wcześniej, ja osobiście jestem miło zaskoczony. W sumie to nawet fajnie, aplikujesz kurczę w jeden dzień, powiedzmy wieczorkiem, i na drugi dzień przychodzisz rano i bez problemu docierasz. Zbierasz ten tłusty osad i jest po wszystkim. Super, super, bardzo fajnie. No dobra. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!